Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo serdecznie, ja jestem Kiwojak i po raz kolejny witam was w Minecrafcie. A tak sobie stwierdziłem, że sobie pogramy w ramach relaksu, bo przyznam, że za bardzo nie mam pomysłu teraz dla was na materiał. Znaczy mam pewien pomysł, ale stwierdziłem, że jakby na razie sobie dogramy Minecrafta, bo... A potem po prostu pomyślimy. Tak, co ja chciałem tutaj? Moi drodzy, tam widziałem taką fajną jaskinię, że mamy. I chciałbym się tam wybrać. Przepraszam, że na moich odcinkach słychać klikanie myszki, ale odkąd zmieniłem sobie myszkę, to tak słychać. I przyznam, że za bardzo teraz, no nie, no trzymam to oczywiście dalej troszeczkę od tego. Ale to nie pomaga, więc będę musiał jeszcze coś nad tym popracować. Albo wrócić do starej myszki, albo coś. Zobaczymy. Jak to będzie? A i tylko kiedy mówię. Tak jest tylko kiedy mówię, bo tak normalnie to problemu z tym nie ma. Ale mnie tu hojnie węglem obdarowali, nie ma co. No tu mamy żelazo. O ile idzie mozolnie. Aha. No, kamienny kilo trzeba mi. Kurde. Dobra, czekajcie, teraz sobie wrócę sobie do craftingu. I sobie zaraz zrobimy kamienny kilofik. Trochę drewna więcej. Patyczki. Na całe drewno zużyjmy. Okej. Gitara. No może jeszcze tarczy nam na... Nie. Na mieczyk. Z kamienia taki trochę lepsiejszy. Dobra, i gitara. Tak. To co, łopata na razie idzie sobie tutaj. Tym kafem będziemy jeszcze kopać sobie tak normalnie, bo jeszcze on jest w sumie dobry. I tyle. Idziemy po to żelazo, bo kurczę mi się zaraz zmarnuje. Będzie niefajna sytuacja. Gdzie ja wchodziłem tutaj? Ty słuchaj, już źle ze mną, już nie pamiętam gdzie ja wchodziłem. Ale numer. A tutaj, dobrze. Kurde, tutaj... Nie potrafię tego dźwięku robić. Chyba przemieśćmy się tutaj. Orzeszty! Szkielety do mnie strzelają. Gdzie jesteś, gnido? Jest chyba gdzieś tutaj, jak się w dół schodzi. Chodźcie, panie, tu widzisz, to jest grubsza sprawa trochę. Aha, w ten sposób to wygląda. Ja tutaj będę wchodził. Ewentualnie tutaj sobie wejdziemy jeszcze. Po to żelazo, tylko żeby gdzieś tam nie wpaść niżej. Bo mogę mieć duże problemy. O właśnie, no już mi spadło żelazo za chamstwo. Ale od czego macie w końcu dirszcz w ekwipunku? Czekajcie, może by jakoś pod to żelazo holender podstawić. Żeby nam nie spadało. Aha, nie trzeba nic podstawić, okej. No dobra, tyle. Na razie. Chyba na zombiaki zaraz jedzą. Idziemy sobie na powierzchnię. I co? Przepalimy sobie od razu. A ja piecyka nawet nie mam. Sikiery nie mam, ale bieda w kraju.
Ale mam jeszcze bruk, lub jak to woli cobblestone. Okej. To jest oczywiście tak. Kurde. Czekajcie, czekajcie, bo mam pomysła. No i gitara. Mamy już ten jeden brakujący. To tutaj. W sumie bym sobie tutaj dał drugą pochodnię, żeby tak było jeszcze bardziej widać. Albo może trochę wyżej bym ją dał. Tak, trochę wyżej dam. A tom? Może gdzieś tu jeszcze na wzgórzu, na przykład gdzieś. O tu, żebym gdzieś tam z daleka będę rzeczy bym widział. Okej, okay, dobra. Co ja chciałem? Piecyk zrobić. Dobra. Gdzie jesteś? Tutaj. Mamy trochę węgla. Tylko... A, węgiel przepalimy. Chyba tu jest ładnie wszystko. Macie, będzie przepalać elegancko. My sobie zwiedźmy to duże coś. Bo to mi się wydaje na ciekawy obiekt do zwiedzenia. Nie mam już pochodni. Mam nadzieję, że mi całego węgla nie zaście ten piecyk, bo będzie problem. No takie widzę, że jest krótkie. O, jest węgiel akurat. Więc nie ma się o co martwić. A dobra, tu już nie ma węgla. No cię powoli ich widzę, że zbliża. Czekajcie, to są... To są chyba lamy. Tak, to są chyba lamy. Bo trochę zapalę światło, bo ciemnawo się zrobiło. To moja kamerka teraz. No jako tako daje radę. Czekajcie, gdzie ja idę? Masz myśleć o kamerce, czekajcie, może nie, może jednak zgaszę sobie. A nie, bo mnie kurczę nie widać z kolei. Dobra, to nieważne, to zróbmy tak. Dobra, bo tu jest ciemno i tu też się robi ciemno. Więc my czym prędzej do domku, tylko żeby nie wpaść do jakiejś dziury. O, teraz mi akurat właśnie te pochodnie pomogły znaleźć domek. Dobra. I spać. No i dobra. Sobie tutaj zapalimy jeszcze takie światło dodatkowe, żeby było tak w miarę w porządku. Chociaż widzę, że niewiele to pomogło, bo... Ja dobra, to zostawmy ten temat, więc są szczegóły. Trochę... A już się przepaliło. Dobra. To zróbmy trochę pochodni więcej, bo... Tym jest problem. Bo troszkę się pozbyłem patyków, ale zresztą i tak na razie mi są niepotrzebne, bo mam wszystko, czego bym potrzebował na ten moment. Tu mi się podoba coś. Miałem kopać drewnianem, ale jednak... Ale jednak kamiennym jak... Dobra, tu mamy gravel. Więc tak. Znowu tą lawę gdzieś tam zostawić. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś ślepy korytarzyk. A nie jest, więc... Uuu.
A trzeba było coś zjeść. A tu się możemy przekopać. Myślałem, że też wiry przekopię ręką, ale jednak nie. A chyba wracam, tak? Tak, wracam. Jak jest z jedzeniem? Widzę, że problem jest z jedzeniem. Czy ja coś mam w skrzynce? Czy ja coś w skrzynce mam do jedzenia? To jest dobre pytanie. Chyba nie. No nie, tylko drzwi i krawki. Też chyba. Gdzieś tam były świnki chyba po drugiej stronie tego. Nie, tam były te lamy, ale gdzie świnki też tu cię kręciły. A są krowy. To może być. Będzie wołowinka. Co ty tak? No niestety trzeba zabijać zwierzęta, żeby mieć co jeść. No to jeszcze jak w rzeczywistości, tylko oczywiście w rzeczywistości nie jest to aż tak brutalny. Chociaż... To właśnie. Poniekąd o to mi chodziło, żeby ona sobie spadła i się zabiła tam na dole. Też... Auć. Auć. Ale żyje. Dobra, wołowina. Aż mi się przypomniał jeden z odcinków Medowych Lat. I za taki gangster do nich przyszedł. I też właśnie pytał o wołowinę. Dobra. A tu mamy widzieć, że sporo węgla jeszcze. Tutaj bym sobie w tym tunelu położył pochodnie. Proszę bardzo. Dobra. No jest gita. Teraz tylko zbierzemy to, co jest tutaj. Wszystko? Wszystko, dobra. Ciekawe, co nas tutaj czeka. Lala. Zobaczcie, a jakby człowiek szukał tego węgla i potrzebował, to by nie znalazł. Ach, kurde, no. A właśnie, ja tu mam, kurde, żelazo przy sobie, niedobrze. Jeszcze mi gdzieś niechcący do lawy wpadnie, będzie nieszczęście. Więc trzeba... W ogóle ostatnio pisaliście mi komentarze... Znaczy trzeba je odłożyć, te żelazo. Wczoraj mi pisaliście, znaczy nie wczoraj, ale pod poprzednim odcinkiem pisaliście mi komentarze z autentycznym zdziwieniem, że na moim kanale jest Minecraft. Przyznam, że nie rozumiem tego, bo kiedyś na moim kanale był już Minecraft, więc czego miałoby go nie być? No jeszcze, zobaczcie. No mówię, no jakby człowiek szukał, to by nie znalazł. Tutaj mamy, widzę, że jakieś... Te dwie pochodnie obok siebie to takie trochę... Nieoszczędny. A, i tu jest taki... Aha, i tu jest takie coś. Okej. Okay. Tu jest jakiś taki fajny, ciemny tunel. Orzeszczy. Nie, ja odłożę te żelazo, bo to jest niebezpieczne.
bicie mając żelazo w ekwipunku. Tu w sumie odłożę wszystko, żeby było mniej zbierania. O, ruda żelaza to też. Wungle. A te bloczki sobie zostawię do... Może mi się przydadzą, żeby się gdzieś tam... wiecie, głębiej sobie podłożyć, się wspiąć. Wejść sobie gdzieś. Nie, to też tutaj te dwie pochodnie to nie będzie zbyt dobry pomysł. Mam nadzieję, że żadne szkielety nie przywitają zaraz. A tu byłem. Ten taki przekopik zabiłem. Czyli my powinniśmy zmierzać w tym kierunku? Teoretycznie tak. Teoretycznie tak. Dobra, nie, to zupy to ten. A i koniec. To kopy tak na chama przed siebie. Zróbmy rozpoznanie terenu. No tu mamy jakieś kamyki. Takie trochę. Jakiś wir. O, jeszcze ziemia się trafiła. I czego ja łopaty nie mam? Widzicie? A jednak się łopata może przydać. To właśnie tego się obawiałem. Ale dobra, to weźmy te pochodnie ze sobą. A tylko jedną postawiłem. Jakaś trawa prześwituje. Pytanie, czy... Czy ja tutaj gdzieś idąc... To ja gdzieś dojdę. Chyba nie. To musimy kopać gdzieś tutaj. Musimy kopać gdzieś tutaj. Bo być może się gdzieś tam ta lawa była, chyba w tej innej jaskini. No, to może wyrwać monotonne, ale jak ktoś lubi, to się może nieźle bawić. Wiesz, to Minecraft, kop, twórz. Jakby tłumaczyć dosłownie, wow. I muszę się cofnąć na Havirę, nie mało tego, nie tylko na Havirę. Bo inaczej. Nie tyle na Havirę, co w okolice jakichś drzew. Chciałem powiedzieć drewna, to co mi. A już jeszcze w noc jest. Ała. Zabolało troszeczkę. No cóż, moi drodzy, akurat. Wydaje mi się, że na tym ten odcinek będzie można zakończyć. Ale się fajnie śpi z mieczem. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Wchodźcie na kanał Uklejowy na Instagrama. Wszystkie linki są oczywiście w opisie. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.